Cześć! Dzisiaj pomęczymy dużym prądem złączki listwowe Top Job S. Zapraszam na film. Po ostatnim filmie o zastosowaniu złączek listwowych Top Job S Wago, jeden z widzów, konkretnie Zawieszony Kapral, zaproponował wykonanie testu obciążeniowego tych złączek, a zwłaszcza mostków łączących te złączki. To są właśnie te mostki. Test wykonamy na złączce z serii 2102. Konstrukcja zacisku umożliwia podłączenie do złączek drutów i linek bez tulejki o przekroju o 1 stopień wyższym od znamionowego i obciążenie ich prądem odpowiednio do tego przekroju. Prąd znamionowy takiej złączki wynosi więc 24 ampery, ale można ją obciążyć także prądem o wartości 32 amperów. I takim też prądem ją obciążymy. Będzie to trwało 5 minut. Sprawdzimy też przy pomocy kamery termowizyjnej, które elementy najbardziej się nagrzewają. Włączam zasilanie, prąd ustawiony na około 32 ampery. Początkowo nic się nie dzieje, ale już po chwili widać, że jednak mostek jest najsłabszym ogniwem w tym zestawie. Widać, że nagrzewa się najszybciej, ale nie jest to jakaś tragiczna temperatura, po prostu jest ciepły. Minęło 5 minut, jak widać na zdjęciach w podczerwieni, nagrzany jest cały układ, ale tak jak mówiłem wcześniej, dotykając ręką, wyczuwamy tylko niewiele podwyższoną temperaturę. Jak widać, długotrwałe obciążenie tej złączki czy zestawu złączek prądem o natężeniu 32 amperów jest możliwe. Uważam, że test obciążeniowy złączki przy prądzie znamionowym wyszedł pomyślnie. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził tej złączki, jak zachowuje się, gdy obciążymy ją prądami o wiele, wiele większymi. Sprawdzimy jej słabe punkty. Prąd, który przepływa przez ten układ, to ponad 100 amperów. Zdjęcia w podczerwieni pokazują, że wszystko jest nagrzane. Przewody dopływowe i układ złączek. Obudowa się topi, ale styki na granicy przewodu i złączki oraz na granicy mostka i złączki nadal przewodzą prąd. Czas próby dobiega 5 minut. Jak widać, złączka uległa uszkodzeniu, ale połączenie nadal istnieje. Prąd dalej płynie. I na koniec jeszcze dołożymy do ognia, zwiększymy natężenie prądu do ponad 150 amperów. Jak widać, przewody doprowadzające nagrzewają się do czerwoności. Złączka w mniejszym stopniu, ale nadal płynie prąd. I to nawet przez ten mostek, który wydawał się być słabym elementem tego układu. Mimo tak dużych prądów, elementy przewodzące prąd w złączce nadal się dzielnie trzymają. Kończymy próbę i sprawdzimy, jak wygląda tor prądowy.
Układ elektryczny nadal istnieje. Zaciski sprężynowe spełniły swoje zadanie. Utrzymują przewody w zacisku. Obudowa uległa dewastacji. Stopiła się. Zaciski sprężynowe, mimo tak ciężkiej próby, nadal zachowują sprężystość. A mostki bardzo dobrze siedzą w gniazdach złączki. Myślę, że tym filmem rozwiałem wszelkie obawy co do stosowania złączek listwowych Top Job S i uważam, że wybór tych złączek to dobry wybór. I na koniec uwaga, film nie był sponsorowany przez firmę Wago. Dziękuję za obejrzenie filmu, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!